Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank 3 Up Your Arsenal. Więc tak, jesteśmy cały czas na Metropolis i patrzcie, tutaj znowu będziemy mieli misję Galactic Rangers of. A więc tak, na początek mała synchronizacja jak zawsze. Dół, góra, dół, góra, dół, góra. To wystarczy. Będziemy robić misję Galactic Rangersów, ponieważ oni dają nam bardzo, bardzo fajne i przydatne rzeczy. Dobra, wiem od razu sobie amunicję. Tak, wiem, że od razu nam się amunicja odnawia po wejściu do misji Galactic Rangersów, ale przyzwyczajenie. Dobra, countdown. I tutaj będą ogólnie misje w statku kosmicznym. A raczej, no, w statku kosmicznym, nie wiem jak to nazwać. Ogólnie z takich newsów to wam powiem, że jeszcze w tym tygodniu najprawdopodobniej będę miał mój wymarzony statyw, więc nie będę się musiał chrzanić z ustawieniem tego przeklętego mikrofonu. Żeby wszystko było słychać, więc teraz będziecie mieli lepszą możliwość usłyszenia mnie. A ja będę miał lepszą możliwość na ustawienie sobie tak, żeby mi było wygodnie. Ale tak, musimy ogólnie wysadzić tych gości, chyba tak. Tak, musimy wysadzić te kontro... Nie wiem, wieżyczki. Nie wiem jak to nazwać. Bardzo mi one przypominają wieżyczki z Ratcheta Gladiatora. No ale tak, jak widzicie, sterowanie statkiem kosmicznym nie jest aż takie trudne. Jakby się mogło wydawać, po prostu lewą strzałką... lewą gałką... Nie, lewą? No, lewą. Lewą sterujecie statkiem, prawą... kamerą. Oczywiście jest odwrócone sterowanie kamerą. Znaczy nie do końca, że góra i dół to jest przeciwieństwo. Jeżeli chodzi o kierunki, czyli dajecie w górę, kamera leci w dół. Dajecie w dół, kamera leci w górę. Proste, proste. Chyba. Niekoniecznie logiczne, ale no... załóżmy, że proste. Dobra, tu jest. Oczywiście te robotyczne stworzenia nam nie dają nic zrobić, bo one są strasznie upierdliwe. Dziękuję za uwagę. Dobra, jeszcze jedno. Gdzieś tam jest. No, tutaj. Nope. Nope. Ha. Holy moly! Move. A, wierzyliście we mnie cały czas. Jasne. I totally appreciate that. Więc prawdopodobnie w ostatnim jakieś, nie wiem, 3-4 filmy, jakie zobaczycie... Nie wiem, na live streamie już w piątek z Sonic 4 epizod 2 powinno być okej. Okay. I tutaj jest dla tych, co byli na live streamie i nie ogarniają, o co chodzi, o tym, co mówiłem w Minecrafcie. Otóż tak, Minecraft był nagrywany jeszcze przed live streamem i zapomniałem kompletnie o epizodzie Metal. Więc epizod Metal został zrobiony na live'ie, nie epizod drugi, i przez to w tym tygodniu będzie epizod drugi na live streamie, a dopiero w przyszłym tygodniu będzie raczej Sonic Adventure DX i może też Protopop. Znaczy w tym tygodniu nie, ale no na pewno w cyklu livestreamów Sonic Adventure DX na pewno zrobimy może jakiś krótki live, znaczy krótki, no normalny live z prototypu, żeby się trochę tam pobawić. W końcu można się też pobawić. Chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę w końcu. Żadne profesjonalne rzeczy się nie dzieją. No chyba, że speedrun. Ale no profesjonalny speedrun to jeszcze nie mogę nazwać. Jeszcze można się, muszę się dużo nauczyć, jeżeli chodzi o speedrunowanie. Co po niektórych gier, różnych strategii. I co najważniejsze, utworzyć też własne strategie. Ale no cóż, przyjdzie kiedyś tak. Taki czas, że zobaczycie może mój nick
na speedrun.com, że z jakiejś gry mam world record. O, zdobyliśmy level 5 na czym? Na Shot Canyonie. Znaczy teraz to Captain. Nie zauważyłem, bo się zagadałem. Dobra, dobrze, że przypominamy, już nie musimy spadać. Zobaczmy, jaką to... To ma moc! No i pyk! Nie, spada. Nadal to jest słabe. Czy jakaś jeszcze tu jest broń, która potrzebuje... Plazmowy w sumie. W sumie na nich to powinno się to... Bardzo szybko. Ała. 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 Kłamałem. Anihilator! Siema, ziom! Ała. Boli. Zły dotyk boli przez całe życie, jak to mówią. Trzeba... Kurde, nie pamiętam już, czy można było tutaj dokupować jakieś dodatki do broni, czy nie. No, przejdźmy się jeszcze w tym odcinku do Slinkognito. Bo chcę zobaczyć, czy jednak da się. Bo to by było bardzo mi potrzebne, bądź co bądź. Dobra. N60 Storm jeszcze nie ma. Level 5. Znaczy, no bądź co bądź, ważniejszy jest dla mnie Anihilator bardziej niż N60 Storm, ale no... W końcu no, trzeba używać to, co się ma. Jak się nie ma, to co się nie ma, to się kraniec wypadnie. A jeszcze jest jedno przysłowie, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Coś w tym jest, bądź co bądź. Tylko głupie jest to, że N60 Storm nie ma... tak dobrego wykrywania, to znaczy nie możemy sobie po prostu wykryć coś z góry. Nie wiem, skoro zginęliśmy, to wróćmy do naszego zarąbistego statku i spróbujmy pojedźmy do Incognito i zobaczmy, czy jest coś więcej tutaj. Przepraszam, jeżeli teraz słyszeliście prawdopodobnie słyszeliście odgłos przesuwania mikrofonu. Już obiecuję, że wraz z tym przyjściem mojego z przyjściem mojego statywu nie będzie takich już rzeczy, ponieważ to najzwyczajniej w świecie nic nie będziecie słyszeć, bo nie będę przesuwał mikrofonu, tylko będę przesuwał co najwyżej ramę, a to nie będzie już aż takie głośne. Aquatos tutaj był z Incognito, może przy okazji jakieś bronie fajne tam doszły. No tak nie zaglądałem w ogóle do tego Incognito, odkąd go zobaczyliśmy po raz pierwszy, więc może coś tam... Może coś tam ma, jakiś nowy towar? Może to zabrzmiało jak jakiś... Jakby mówił to jakiś ćpun. Ale dobra. No. Wejdziemy do tego Aquatos? Jestem niecierpliwy bardzo. Do Incognito. Zobaczmy, co tam masz fajnego. Nic ciekawego. No serio? Nic. Zaraz, 200. Możemy już kupić najbardziej epicki armor, to znaczy najbardziej, no prawie najbardziej. Starship Phoenix. Oczywiście wrócimy jeszcze zrobić zadanie Galactic Rangersów. Akurat bardzo fajny przedmiot dostajemy za to. Więc trzeba będzie to zrobić. No. Będzie kasynka jakaś? Just hours ago, bio-obliterators devastated Metropolis. The devices have since disappeared and their current location is unknown. Galactic citizens are in a state of hysteria, reacting to news that Dr. Nefarious is planning identical attacks across the galaxy. We're live from planet Marcadia with the Galactic President. Mr. President,
How will the attack on Metropolis affect your chances for re-election this fall? I'm glad you asked, Darla. Our demographic research indicates that robots will make up 100% of the galactic population by this time next week. Of course, that's great news for my re-election campaign because, as you know, I'm half robot myself. I don't believe this. Everyone's acting like Nefarious has already won. Maybe he has. If we don't find those bio-obliterators soon, we're all gonna be robots. Not that there's anything wrong with that. Wait a second. Before the Star Cruiser blew up, didn't Quark say he was trying to find something? Yeah. It's a long shot, but I guess it's worth a try. The cruiser went down on planet Zeldrin. We'll go check out the crash site. Maybe we can find what Quark was looking for. Dobra, oczywiście nie lecimy na Zeldrin. Tylko tam, gdzie mamy iść, ale najpierw... Ultimate Armor. Prawie Ultimate. Od nas. Hehe! Teraz nie będę już taki łatwy do zabicia. Swoją drogą ten armor zarąbiście wygląda. No patrzcie tylko. Epic! Szkoda tylko, że nie da się jakoś wizualnie na przykład poprawić klucza, żeby tak podpasował się do tego armoru, czyli że zielony był go, ale... Ale to mi starczy. Więc lecimy oczywiście... Do Metropolis. Tak wiem, że latam tak praktycznie jak głupi, ale no to jest warto tego. Tak szczerze to nawet nie pamiętam, co dostajemy, ale dobra. Wiem tylko, że coś fajnego. A co konkretnie, to już niezbyt. Dobra. No bo już mogliby sobie, szczerze powiedziawszy, darować te cutscenki, że odlatujemy. No to jest chyba jasne, że odlatujemy. No ale cóż. Niech chcą. Niech sobie chcą. I dowiedzieliśmy się, że ogólnie tata Saszy jest ten, półrobotem. Znaczy nie jestem pewien, czy to jest do końca prawda, bo przecież nie wiem, czy go bio-obliterator dopadł, ponieważ jak widzieliśmy na początku gry, nic nie wskazywało na... Ała. Nic nie wskazywało na to, że on jest półrobotem. Więc nie wiem, może on po prostu chciał przekonać do swojej kampanii wyborczej. No nie wiem, nie wiem. Nie znam się na polityce. Nie pytajcie się mnie, co prezydent chciał. No po prostu najzwyczajniej w świecie. Tego nie wiem. Dobra, więc anihilator i teraz siejemy zamęt. Dobra, oni sobie tam jakoś radzą. A raczej nie. Nie mów hop, póki nie przeskoczysz. Nie mów hop, siup, póki nie przeskoczysz. Hop. Ja przeskoczyłem. No goddammit! Gdyby był, nie wiem, zlokowany target, to byłoby znacznie łatwiej. Ale nie, po co coś takiego? Po co kurde! Po co ulepszenia dawać? Nie uderzajcie mnie. Nie uderzajcie mnie. Dobra, gościu, bo ty mnie już... nerwiasz. Jak to dobrze, że mam te miny wybuchające jeszcze dodatkowo, bo one... no sobie czasem ratują... Goddammit. Ratują dupsko. Szkoda, że nie jest pokazane, ile jeszcze faz mamy tego ataku, bo... to by było znacznie łatwiejsze i... może bardziej bym się nie cierpił na koniec, ale teraz jestem strasznie... poddenerwowany. O. No, trochę teraz muszą spadać. Bądź mężczyzną! Kapitanie.
Jak ja nie cierpię, kiedy ci Galactic Rangersi zabijają wrogów akurat wtedy, kiedy, to znaczy niszczą, bo to już są teraz roboty, ale dobra. Niszczą tych wrogów, kiedy ja, akurat ja na nich celuję, bo to jest takie denerwujące i niepotrzebnie jeszcze marnuję tak bardzo amunicję. Już. Nice. Tower attack. No i teraz się zaczyna. Dobra, więc co musimy zrobić? Aha. Musimy rozwalić praktycznie wszystkich wrogów. Raczej wieżyczki atakujące. Give me alone. I tych gości. Dobrze myślę. Oni mnie chyba nawet nie dostaną. Nie wiem, chyba nie. Chyba musimy tylko te wieżyczki. Dajcie mi spokój. Ła! Tak, ich muszę jeszcze wysadzić, serio. Tak. Ja nie mogę jeszcze ich muszę wysadzić, serio. Ja nie mogę, to nie było aż takie denerwujące. Jak grałem na Wicie. Dobra, gdzie jest jeszcze to? Przepraszam. Ujen. Przepraszam najmocniej. Katarek mnie bierze. Ło. Kurde, nie mam tutaj żadnych ustaczy. Będzie ostro. Jezu! Daj się trafić. Kurde. Nie będziesz miał żadnej dziewczyny, jak się nie dasz trafić. Raz w dziób musisz dostać. Od razu mówię, ja tu nie chcę obrazić żadnej tutaj dziewczyny. Z tego miejsca od razu mówię, że nie chcę żadnej dziewczyny obrazić. To jest tylko komediowe stwierdzenie. To za dużo się kabaretu oglądałem, przepraszam. Jej, no tak mi się upgrade'owało. Pią. Matko Boska. Przestań we mnie strzelać rakietami, wiesz jak to jest denerwujące? Strzelił ci ktoś kiedyś rakietami? No właśnie. Chyba nie. Zugarnij downa. A jeszcze naprowadzającymi? Strzelał cię ktoś kiedyś naprowadzającymi rakietami? Co? Czujesz się lepszy jak tak strzelasz we wszystkich rakietami? Uwierz mi, nie jesteś. Boże. Naprawdę mam downa. Wreszcie się przyznam. No to akurat jeszcze tutaj nie musiałem. Ja się nie musiałem tutaj przyznawać, jeżeli ktoś jest. No, zakładam, że mam mądrych widzów. Jeżeli ktoś tak nie uważa, to proszę mi powiedzieć dlaczego. Więc sądzę, że chyba już dawno to stwierdziliście, że coś jest naprawdę ze mną nie tak. A właśnie, tu jest śruba. Zapomniałem o jej kompletnie. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Tutaj. Tak nie trafić, ja pie. Jakby mnie jeszcze zabił, to normalnie tak się zdenerwował. Teraz czy to już będzie ostatnia misja? Nie. Jeszcze jedna misja kosmiczna, bo je przecież tak bardzo uwielbiam. Gdzie musimy niszczyć te statki. For some reason. I bardzo dziwne jest to, że one wcześniej tutaj nie latały kompletnie. Oczywiście one nas mogą jeszcze atakować, co jest nie ułatwia nam sprawy, więc zobacz. Ale cóż, no poradzimy sobie. Jak? Ewentualnie możemy frontalny atak zapuścić. Atak frontalny...
God damn it. Jak to mi się włączyło w ogóle? Ja nie naciskałem selekta, zaraz selekta. Aha, bo ja to R3 naciskałem. O, panie wiedział. Może taki szybki skrót do mapy. I'm gonna be the fastest! I'm gonna be the powerest! Co? No, 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 dawaj, 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 dawaj. Yes. Jak ktoś pamięta taką kreskówkę leciała na GTX-ie Ying Yang Yo. Ona była w ogóle świetna, teraz bym się przypomniał, jak on tak powiedział. Yahoo! Yahoo! To było fajne. Taka mnie teraz ogólnie nostalgia napadła, bo pamiętam, jak jeszcze oglądałem tą kreskówkę, bardzo ją lubiłem, to trzeba nadmienić. I bardzo też lubiłem pisać jakieś takie no... Bardzo biedne komiksy, bo tak lubiłem sobie rysować. Jako dziecko. I no... Strasznie się inspirowałem tą bajką. Niestety już te komiksy dawno przepadły, gdzieś prawdopodobnie w czasach, jak się przeprowadzałem, ale... Naprawdę fajnie by to kiedyś było znaleźć i sobie jakoś przeczytać. Znaczy wiem, że praktycznie bym się po prostu zażenował moją głupotą wtedy, ale... takie miłe wspomnienia by to były. Bo chyba już w ogóle tego nie da się znaleźć w internecie. Chyba, że angielską wersję. No i teraz musimy turetem. Bo przecież to jest bardzo fair, że widzimy tylko... Jestem ciekaw, czy jakby się udało na emulatorze odpalić. Znaczy no, na emulatorze da się odpalić, ale... gdyby były jakieś kody na to, by grę puścić tak w widescreenie, w surround. Tak się nazywa chyba. Żeby w surround puścić grę. Żeby tak na obkoło mieć kamerę. I ciekawe, czy by modele się wtedy też generowały. Poza normalną kamerą. To było takie epickie. Jeszcze jakby zbindować to jakoś z myszką. O jest. Grałbym. Gdybym dostawał 5 groszy za każdym razem, kiedy słyszę, że to jest ostatnia fala. I to nie jest ostatnia fala. Byłbym już bogaty. Miałbym już 5 groszy. Ale nie, na serio. Oni tak mu... Nie wiem, czy to jest błąd, ale często oni właśnie mówią, że to jest ostatnia fala, a to nie jest naprawdę ostatnia fala. Jej! Dostaliśmy Appomattic, no właśnie. Me and the guys wanted to get you something to say thanks for saving our butts all over the galaxy. Everybody chipped in. We got you this Map-O-Matic. Oh, you guys are the best. Map-O-Matic, czyli urządzenie, które nam pokazuje rzeczy, które są na mapie. Innymi słowy takich jak statuetki, tytanowe śruby, jakieś upgrade'y. Pardon. Wszystko. Ale tak, ludzie, niestety tak nam to długo zajęło, że wyszło nam tyle, co normalna planeta. Więc niestety, ale będziemy musieli tutaj zakończyć. W następnym odcinku zaczniemy Zeldin, czy jakoś tak to się nazywało? Polećmy sobie tam od razu. Zeldrin. Pomyliłem się z jedną literką. Planeta Zeldrin. No niestety, wyszło jak zawsze. Ale na szczęście, bo ta planeta jest strasznie dla mnie rage'owa. Więc po prostu przeraszujemy ją w następnym odcinku. Jeżeli ktoś uważa, że jestem słaby, że nie umiem przejść tej planety, to... powie, że tak, jestem słaby. I nie wstydzę się tego. Ja nie jestem jakimś prosem, wreszcie, panku. Na bicie ledwie zdobyłem platynę w jedynce. A więc tak, ludzie, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście zapraszam was na następne odcinki, następne filmy w tym tygodniu oraz na PSP... Uśle. Cały czas jestem przyzwyczajony do PS5. Oraz do Sonic 25, Sonic Adventure... Jasny gwint!
Sonika 4 epizod 2. Więc mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa.